Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie pasztet drobiowy. Przepyszny pasztet drobiowy. Będzie na bogato, bo to jest pasztet świąteczny, więc będzie dużo mięsa i będzie to naprawdę taki z górnej półki pasztet. Ja pasztetów nie jadam, ale jak już dostanę właśnie taki domowy pasztet, to naprawdę rozpływa mi się on w ustach. I taki pasztet dzisiaj też przygotujemy. Słuchajcie, co ja dodaję do naszego pasztetu, to jest na pewno skrzydełka. Skrzydełka mają dość dużo smaku. W ogóle jeżeli robimy pasztet drobiowy, to musimy pamiętać o tym, żeby dać trochę tłuszczu do niego, bo drób zazwyczaj jest suchy. Mamy dwa skrzydełka skaczki, dwie nogi skaczki. Ja tutaj nie ściągam tego tłuszczyku, bo on jest nam potrzebny. Do tego też dodamy dwie golonki z indyka. Indyk ma dość duże golonki i one po ugotowaniu są naprawdę bardzo mięciutkie. Dobra, całe mięso już tutaj mamy. Oczywiście wątróbki dodamy później. No i dodajemy wszystkie jarzyny. Mamy tutaj pora, dwie marchewki, trzy takie małe pietruszki, kawałek selera, no i oczywiście podsmażoną już opaloną cebulkę. To wszystko wrzucamy tutaj. Jak widzicie, ja tutaj nie mam zbyt dużo wody. No i dobrze, bo ta woda nam później też będzie potrzebna do pasztetu, ale nie używam jej jako rosołu, tylko po prostu jako dodatek do naszego pasztetu. I w tym momencie musimy nastawić cały wywar. Wrzucamy czarny pieprz. Dajemy dość dużo tego czarnego pieprzu. Jedną łyżkę, tyle nam wystarczy. Do tego kilka liści laurowych. Też na bogato. 6 takich liści wrzucimy tutaj. No i oczywiście lubczyk. Lubczyk to jest podstawa dobrego wywaru, rosołu, do wszystkiego. Dobra, jedną dużą łyżkę tego lubczyku i trochę ziela angielskiego mielonego. Tak, nie za dużo, pół łyżeczki. O, tyle nam wystarczy i teraz musimy sobie to posolić. Jedną łyżeczkę soli morskiej tutaj kładziemy i to wszystko przykrywamy. Poczekamy, aż nam się to zagotuje i czekamy, aż całe mięso będzie miękkie. W międzyczasie musimy sobie przygotować wątróbkę. Wątróbkę ja smażę na klarowanym maśle. Mam tutaj dwie łyżki masła. Dość dużo, wiem, ale to się rozejdzie po całym pasztecie, to nawet się nikt nie zorientuje. I tutaj mam około 7 wątróbek z indyka. Wrzucamy to na to masło. I tak dusimy nasze wątróbki przez około 5 minut w tym maśle, aż dojdą do siebie. Nie mogą one być surowe, a ja w międzyczasie pokroję sobie cebulę. Cebula jest pokrojona i teraz cebulę możemy spokojnie dodać do tych naszych wątróbek. O, niech ona sobie tutaj lekko się poddusi. Pięknie. Zostawmy. Możemy włączyć. I ja tutaj mam wszystko przygotowane. Co ja tutaj mam? Tutaj mam całe mięso z rosołu i to mięso musimy sobie zmielić, ale pamiętajcie, że tutaj mamy rosół. O, i możemy troszeczkę tego rosołku dodać do naszego mięsa. Wtedy nasz pasztet będzie bardziej puszysty. Ponadto, żeby był bardziej puszysty pasztet, to mam tutaj jedną bułkę namoczoną właśnie w tym moim rosołku. Ja sobie podsmażam cebulkę z wątróbką, no i zaczynam mielić całe to mięso z warzywami. Mięso jest już zmielone. Ja w międzyczasie ubiłem sobie pianę z 3 białek, a żółtka już wsadziłem tutaj do mojej masy mięsnej. I w tym momencie będziemy mielić nasze wątróbki. Wątróbki doszły do siebie, więc możemy też je wrzucić tutaj do tego samego miksera i możemy je zmielić. Tak samo możecie zrobić przez zwykłą maszynkę w domu, jeżeli macie. O, to ja sobie tylko to zmielę i zaczynamy. Wątróbki są już zmielone i tą całą masę z tych wątróbek dodajemy do naszego pasztetu. Zobaczcie. Pamiętajcie, żeby pasztet nie był zbyt mocno zbity. O, ten ma na przykład fajną konsystencję. I to wszystko musimy wymieszać sobie na jednolitą masę. Na samym końcu musimy doprawić nasz pasztet, ale pamiętajcie, żeby zrobić to dobrze, to jest najważniejszy element tego zadania. No bo już z pasztetem nic nie zrobimy, jak będzie upieczony. Więc dodajemy tak, sól, dużo pieprzu czarnego, a ja uwielbiam pieprz. Do tego dodamy tak, dodamy też troszeczkę ziela angielskiego, nie za dużo, tak
i jedną łyżeczkę. Co jeszcze mamy tutaj? Lubczyk. Też nie za dużo, jedną łyżeczkę lubczyku. Do tego dodamy też gałkę muszkatołową. I tutaj dość dużo możemy tego sypnąć. O, ona ma taki fajny smak i aromat. Też jedną łyżeczkę. No i oczywiście majeranek. Nie ma dobrego pasztetu bez majeranku. Tutaj jedną łyżkę nawet bym wrzucił. O. I na samym końcu estragon. Ja uwielbiam estragon właśnie do pieczonych mięs, więc jedna łyżeczka tutaj leci. I to wszystko musimy wymieszać na jedną gładką masę. I na samym końcu, ja wiem, że jest z tym dość dużo roboty, ale zobaczcie, ile tego wyszło. Z tego wyjdzie nam tak pasztetu dla całej dużej rodziny. O, i na samym końcu dodajemy białka. Tylko białka musimy delikatnie, lekko zaprzyjaźnić z tym mięsem. O, tak jak robimy biszkopt, na tej samej zasadzie. Wplatamy te białka. Kiedy wszystko jest już wymieszane, możemy zacząć piec nasz pasztet. Ja tutaj mam foremkę wysmarowaną masłem. No i co? Wykładamy. Taki pasztet wkładamy do piekarnika o temperaturze 170 stopni. No i delikatnie pieczemy go przez około 45 minut. Popatrzcie, jak wygląda. Ja już go wsadzam. Mój pasztet jest już gotowy. Piek się przez 45 minut i powiem Wam, że nie mogę się doczekać, kiedy wystygnie i go spróbuję. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo, życzę smacznego, a Wy przygotujcie sobie na święta właśnie taki domowy pasztet. Do zobaczenia.